ja bardzo często, i mówię tutaj o swoim doświadczeniu, wpadałem w taką pułapkę, że w momencie, kiedy wszystko się rozwijało, zaczynałem opowiadać ludziom, co powinni robić. Już tłumaczę, czym jest prawo wizerunku. Czyli my dużo mówimy, co ludzie powinni robić, natomiast człowiek jest tak skonstruowany, że powiela to, co widzi, że robią inni, nie to, co się mówi. Bardzo prostym przykładem, często go podaję, są dzieci. My nie tłumaczymy dzieciom, jak mają nauczyć się chodzić. One po prostu nas obserwują i zaczynają chodzić. Człowiek najlepiej uczy się z obserwacji, dlatego pracujcie ze swoimi ludźmi w terenie. Zamiast im tłumaczyć, co mają zrobić, idźcie i zróbcie to z nimi 2-3 razy, żeby mogli was poobserwować i wtedy nauczą się najwięcej.